Cześć, ten tutorial powstał dlatego, że stałam kiedyś w domu z igłą healingową w ręce. Rozejrzałam się i mój wzrok padł na puszkę z coli. Ale myślę, że największy pożytek z tego pomysłu mogą mieć studenci. Oprócz puszki będzie potrzebna igła healingowa. Charakteryzuje się tym, że na końcu ma szczelinę, w którą możemy włożyć blachę bądź papier. Dodajemy do tego 10 minut pracy, a o puszkach opiwie nie wspomnę. Blacha z puszki jest bardzo plastyczna i jeżeli coś nie wyjdzie, można to z łatwością wyprostować albo dogiąć. Jeżeli tak jak w moim wypadku zostanie Wam jeden pasek, z którym nie wiadomo co zrobić, bo nie pasuje do całości, po prostu zróbcie z niego zawieszkę. I na tym można byłoby już skończyć pracę, ale ja mam w domu kilka gadżetów upiększających, które dodałam. W tym wypadku są to perełki w płynie. Przekonana, że kupiłam biały żel strukturalny, przynajmniej tak pisało na stronie. Był biały, do wyschnięcia. Po wyschnięciu stał się całkowicie przeźroczysty, trochę jak gil z nosa. Teraz wystarczy dodać wstążeczkę i bardzo urocza gwiazdka gotowa. Życzę Wam wesołego karpia i zapraszam na inne filmy.